Nikt nie kwestionuje braku suwerenności PRL. PRL miał tyle wspólnego z suwerennością, co ten program z Last Week Tonight John Oliviera. Pytanie, jakie trzeba w tym momencie zadać, brzmi, czy jeśli zaczniemy kwestionować niewygodne dla nas akty prawne PRL-u, to czy za chwilę nie pojawi się ktoś, kto zacznie kwestionować inne akty prawne PRL-u, na przykład traktaty graniczne, i okaże się, że od jutra Polska nie wygląda tak, tylko tak. I o ile nikt nie płakałby po Szczecinie i jego urodziwych fawelach, o tyle jeżdżenie na openera z paszportem byłoby już upokarzające. Nie mówiąc o wymianie walut na przejściu granicznym między Polską a Mazurami.